Stworzenie koncepcji rozwoju szlaków rowerowych, zinwentaryzowanie obecnej infrastruktury, zbudowanie portalu internetowego oraz promocja regionu pod względem turystycznym. To założenia projektu opiewającego na około 20 tysięcy euro. Działanie wzmocnić ma walory całego powiatu wałbrzyskiego oraz szlaków ziemi brumowskiej. Rokrocznie w Polsce odbywa się około 100 maratonów rowerowych. Dyscyplina ta wydaje się zatem zyskiwać coraz więcej zwolenników w naszym kraju. Powiat wałbrzyski, a szczególnie obszar Gursowik, stanowi doskonałe zaplecze do uprawiania kolarstwa turystycznego. Konosze czy inne góry przeważnie są objęte ochroną w postaci Parku Narodowego, a więc tam jest bezwzględny zakaz rowerów. U nas do wysokości 1000 metrów, więc tak jak ma Wielka Sowa, możemy spokojnie poruszać się po naszych trasach. To, co mówiłem na konferencji, a mianowicie, że po II wojnie światowej zostały dukty leśne ubite, utwardzone, które świetnie dzisiaj spełniają rolę gotowych ścieżek. Projekt Koncepcja Turystyki Rowerowej Powiatu Wałbrzyskiego w oparciu o przegraniczne tereny regionu zakłada szereg działań związanych z rozwojem i promocją tego obszaru. W jego ramach powstał m.in. interaktywny portal skupiający mapy oraz informacje o trasach rowerowych. Zdiagnozowano również i zinwentaryzowano szlaki kolarstwa górskiego z uwzględnieniem miejsc noclegowych, wiat krajobrazowych oraz gastronomii. Stworzono także dokumentację pierwszego w Polsce w całości oświetlonego szlaku rowerowego MTB w gminie Czarny Bór. W miesiącach, kiedy jest wieczorem ciemno lub też wcześniej rano, chociaż mało rowerzystów, którzy wcześniej rano jeżdżą, można wtedy taką trasę wykorzystywać w pełni, czyli ona po prostu jest w tych godzinach wieczornych od powiedzmy 17 do 22 cały czas oświetlona i wtedy można spokojnie sobie tamtędy przejechać. Natomiast też w zimie może to służyć jako trasa do narciarstwa śladowego, czyli na biegówki. Cały projekt opiewa na około 80 tysięcy złotych. Działanie prowadzone jest przez Fundację Sowiogórską wraz z partnerami, Starostwem Powiatowym Wałbrzychu, Gminą Czarny Bór oraz Agencją dla Rozwoju Brumowska.